Jest, to rozróżnienie też jest ważne na instytucje publiczne i biznes. Jest ważne również z powodu tego, jakie są szanse na to, że taki postulat, ten społecznej odpowiedzialności zostanie spełniony. No, jest taka teza i niestety jest w niej sporo prawdy, że w warunkach nie tylko zglobalizowanego, ale i sfinansjalizowanego kapitalizmu współczesnego, gdzie coraz większa część biznesu jest na tym poziomie kontroli, nie jest już, znaczy jest zarządzana przez rozproszone grona na przykład udziałowców. Te mechanizmy odpowiedzialności prezesa wobec udziałowców są bardzo, że tam ktoś zarządu wobec udziałowców są no, poddane takiej logice, no, bo to ten prezes nawet by powiedział, że no, ja rozumiem, no, chciałbym, ale on nie może tego zrobić, bo natychmiast zostanie zmieniony na innego przez tych akcjonariuszy, których nie interesuje, jak to zostało zrobione, tylko interesuje ich tam ten wynik na koniec roku, dywidenda, kurs akcji i tak dalej, takie rzeczy, więc oczekiwanie, że tutaj argument moralny zadziała jest w dużej mierze całkowicie pozbawione sensu, no bo oczywiście jest tak, że te firmy też wypracowują jakieś, mają jakieś zyski, które mogą na coś poświęcić i warto ich skłaniać do tego, żeby te jakąś tam część zysku poświęcały na takie cele, jakie uważam, że są dobre dla całej społeczności. No ale co do zasady, tutaj logiki ich funkcjonowania nie zmienimy. W przypadku instytucji publicznych, one dlatego są publiczne, że ich struktura właścicielska jest inna. To znaczy tam nie ma tych akcjonariuszy rozproszonych, tylko akcjonariuszami są w pewnym sensie obywatele, a działają poprzez polityków, którzy mają demokratyczny mandat. Jakby nie możemy o tym zapominać i liczyć na to, że ten model instytucji publicznej, że tam to się da zrobić, tam to można zrobić. Można w toku debaty publicznej takie rozumienie sprawy narzucić, natomiast tutaj w biznesie tego raczej nie zrobimy. To zawsze będziemy musieli liczyć na coś takiego charity, takie jakby się nie po prostu do taką dobroczynność. Natomiast tutaj to może być rzeczywiście elementarna część samej logiki działania instytucji publicznych, no i to moim zdaniem warto podkreślać.